Kontynuując nasz cykl ciekawostek teologicznych, które tylko na pierwszy rzut oka mogą się wydawać takie błahe, marginalne, ale w moim najgłębszym przekonaniu dotykają istoty refleksji teologicznej, to znaczy tego namysłu nad tym, kim jest Bóg, czy istnieje w ogóle, czym jest właśnie teologia jako refleksja nad Bogiem i nad sposobem, w jaki ludzie próbują z Nim nawiązać kontakt, czy z nimi, jeśli przyjmiemy koncepcję politeizmu i tak dalej, i tak dalej. Więc jedną z takich ciekawostek teologicznych, jak mi się wydaje, bardzo, bardzo interesujących jest pojęcie ukute, wypracowane i zaproponowane właśnie w takim teologicznym namyśle przez amerykańskiego teologa o korzeniach wietnamskich Petera Fana. Chodzi mianowicie o to, czy przynależność do wielu religii jest do pogodzenia z wiarą katolicką. Zdaniem Petera Fana nie tylko, że jest do pogodzenia z wiarą katolicką, ale odpowiada jakby najgłębszej istocie tej religii, która poczęła się w łonie judaizmu przez wieki, czerpała z bardzo różnych tradycji religijnych, więc nie ma powodu, żeby tego nie sformułować właśnie w formie pewnej teorii jednoczesnego przynależenia do wielu religii. Dla polskiego ucha, zwłaszcza dla polskiego tradycyjnego katolika, takie wyznanie, czy taka teoria, taka propozycja brzmi obrazoburczo, heretycko i wręcz obraźliwie, ale z tego prostego powodu, jak się wydaje, że w naszej historii nie było po prostu w zwyczaju, żeby katolicy wchodzili w takie głębokie, przyjazne relacje z przedstawicielami innych religii. Najczęstszym partnerem czy człowiekiem przynależącym do innej religii to był oczywiście Żyd, którzy Żydzi stanowili do 10% przez wiele wieków polskiego społeczeństwa, czy społeczeństwa wielu narodów, które wchodziło w skład Rzeczpospolitej właśnie wielu narodów, czy muzułmanie, Tatarzy, którzy również od XV wieku stanowili część składową Rzeczpospolitej wielu narodów. Jednak nigdy nikomu do głowy nie przyszło, żeby między judaizmem, islamem i chrześcijaństwem mogła zaistnieć jakaś wymiana duchowa czy teologiczna. Zupełnie inne jest doświadczenie współistnienia religii w Azji. Jeśli weźmiemy takie religie jak hinduizm, buddyzm, konfucjanizm, szintoizm, no wiele tych religii, które ze sobą współistniały przez wiele wieków nawet przed erą chrześcijańską, i zdarzało się, że ludzie przechodzili dość łagodnie i swobodnie właśnie z jednej religii do drugiej i nikt tego nie poczytywał za coś niestosownego. Dopiero jak przekonuje w swoich studiach Peter Fan, wejście religii monoteistycznych, zwłaszcza islamu i chrześcijaństwa na obszary azjatyckie, wprowadziło jakiś zupełnie nieobecny wcześniej aspekt konkurencyjności, rywalizacji między tymi religiami. I to jego zdaniem, i mi się wydaje, że on ma rację, to w znacznym stopniu zafałszowało jakby istotę religii. To znaczy te spokojnie i pokojowo współistniejące ze sobą religie, które na zasadzie osmozy wręcz wzbogacały się różnymi aspektami własnej religii, to
Jak ci z Państwa, którzy widzieli moją pogadankę na temat fraktalnej struktury religii, już słyszą tutaj ten moment właśnie fraktalnej struktury religii, które sprawia, że religie mogą być postrzegane na kształt właśnie kryształu, w którym są różne wzajemnie znakomicie się uzupełniające części współistnieć. Rzeczywiście tak to jest. I można powiedzieć, że to, co wymyślił Perry Schmidt-Leukel dla ludzi Azji było naturalnym doświadczeniem przez wiele stuleci i nikt nie czuł potrzeby, żeby tego jakoś problematyzować czy konceptualizować. Po prostu to było życie ich codzienne. No więc wracając do Petera Fana, teologa, jak wspomniałem, katolickiego, jego zdaniem właśnie my, ludzie Zachodu, powinniśmy czerpać z tego doświadczenia azjatyckiego, powinniśmy uczyć się tego zamieszkiwania duchowo i intelektualnie w różnych tradycjach, i wtedy nasza religijność nie tylko, że nic na tym nie straci, ale się wzbogaci, stanie się pełniejsza. To znaczy, jakby w sobie możemy te wszystkie ścieżki prowadzące do Boga przeżywać. I one sprawią, że nasza religijność będzie również bogatsza, że nie będzie w nas tej potrzeby nawracania innych na moją własną jedyną prawdę, ale właśnie będzie ten rodzaj otwartości, wręcz dialogicznej struktury naszych przekonań religijnych. Sądzę, że warto rzeczywiście przyjąć za swoje ten rodzaj przynależności jednoczesnej do wielu tradycji religijnych, i nie mamy tutaj do czynienia z żadną herezją, ale mamy tutaj do czynienia z najczystszą ortodoksją, byśmy powiedzieli, bo właśnie struktura takiego łączenia Boga z człowiekiem, jaką widzimy w chrześcijaństwie, które mówi o tym, że Bóg wszedł w ludzką historię, wcielił się właśnie w człowieka. To w takim podejściu otwartym i ekumenicznym, w najszerszym tego słowa znaczeniu do różnych tradycji, powtarzamy ten model, który zaproponował Jezus z Nazaretu, właśnie będąc sam Żydem, a jednocześnie sposób, w jaki swój judaizm przeżywał, sprawił, że również nie Żydzi odczytali w tym zachętę do pójścia w tym samym czy w podobnym kierunku. Także w ramach ciekawostek teologicznych przynależność do wielu religii może być dla tych z Państwa, którzy może takim pełnym ciekawości okiem spoglądają na inne tradycje religijne, czy islam, czy judaizm, czy buddyzm, mogą być spokojni, że nie ma w tym żadnego zdrożnego grzechu teologicznego, ale wręcz przeciwnie, jest w tym wielka szansa na wzbogacenie naszej własnej religijności.